Sometimes you just feel like you don't belong. If you did before, not anymore, but nothing's wrong. It's just how life moves on. I found my way back again, but then it might be all gone. And all the story you can put into a song. Byłoby oczywiście nie w porządku, gdybym nie zaczął od motocykli przedwojennych. Pierwsze miejsce, motocykl zabytkowy z żółtymi tablicami Harley Davidson WLA 42 rocznik 1943 z Łańcuta. Leszek Krupa, Leżajsk, wystąp. Leżajsk. Gratuluję. To już kolego miał w tym piwo pić, bo z Leżajsku pewnie było piwo. Jeszcze raz wielkie brawa! Trzecie miejsce jest też Jawa 175, tym, czym dla nas BSK i WFM. Więc prosimy właściciela Jawy, 1165 rok, Grzesio Laskowski, Grodzisko Nowe. Tak jest, gratuluję. Nie jest może wymodelowana, nie jest tak wykończona jak Rafała Sawkiewicza BMW, ale jest to Jawa w oryginale i dlatego jest doceniona. Jest wiele tych odmian. Jawa CZ to jest marka tak jak nasz WSK i nasz WFM. Więc myśmy byli potentatem produkcji motocykli po wojnie i Czechy do dziś dnia zachowały wielką potęgę, jeśli chodzi o potencjał, piękne muzea i tak dalej. Gratulujemy Grzesiu, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. Kategorie, też ci się dużo głosu tutaj nie oddałem, żeby mi nie zarzucano, że swoich faworyzuję. Drugie miejsce, Dawid List, K750-1954, chałupki dębniańskie. I ty masz na imię? Romek, jestem Romek, gratulujemy. Romek,
Gratulacje za drugie miejsce. Gratulujemy. Trzecie miejsce, taki sam typ motocykla. Pewnie by się nie złapał na podium, gdyby Rafał z ojcem Marianem przyjechał. Ale coś tu pewnie... K750 Piotra z Dębna, 1968 rok. Troszkę mi, może w gorszym stanie odrestaurowany, ale również też motocykl, który ma uznanie kolekcjonerów, jest fajny, z wózkiem bocznym obydwa motocykle. Gratulujemy, zapraszamy na kolejne zloty w przyszłych latach.